Dobry wieczór. Minęła 20. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek naszych rozmów kubańskich. Agnieszka Niemczewska. Adam Kwaśny. Jesteśmy z Towarzystwa Przyjaciół Kuby, La Compañía Cubana. Zajmujemy się tematem kubańskim mniej więcej od ilu? 15 lat? Prawie 16. Ty 16 lat, ja 10 lat. Organizujemy wyjazdy na Kubę, ale też propagujemy kulturę kubańską i chcemy Państwu jak najbardziej i w taki w miarę przystępny sposób przybliżyć tematy bardzo interesujące związane z tym krajem. Również przełamać pewne stereotypy, dlatego do naszych spotkań i rozmów będziemy zapraszać różnych ludzi, którzy będą mieli bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale to jeszcze niespodzianka, o tym już niebawem będziemy Wam zapowiadać. Przygotowujemy dwa wyjazdy, tak, na które zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze z nami wyruszyć na Kubę z Agnieszką, Szlakiem, UNESCO, ze mną poza Szlakiem. To zapraszamy. Mamy wyjazd 29 lutego, 14 marca, to jest ten krótki wyjazd UNESCO i 27 czerwca, 15 lipca, to jest wyjazd Adama. Zbieramy już zapisy na te wyjazdy, także zapraszamy. I w ramach propagowania kultury kubańskiej przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu wydarzenie, które nazywa się Escuba, czyli Kubański weekend w Krakowie i w związku z tym będzie się dużo działo. Przygotowaliśmy dla Was bardzo dużo atrakcji. No i co? Zaczynamy? Zaczynamy jutro, w związku z tym, zaczynamy, że zaczynamy tak zwany szybki i wczesny weekend. Tak, no bo jak możemy wiadomo, się doczekać po prostu weekendu, zaczynamy dlatego dzień. Jak wcześniej wiadomo, weekendy zaczynają się w czwartek i w czwartek spotyka się z Państwem Adam. Adam się spotyka z Państwem w księgarni Charaktery. Charakter. Ach, ja mam coś z... Najpierw Cię do literackiej wysłałam, a teraz... No bo tu charaktery. Dokładnie. Księgarnia Charakter na ulicy Tarłowskiej 12. I co Ty tam będziesz robić? Ja tam będę pokazywał różne materiały dotyczące religii synkretycznych kubańskich. To nazywa się zapamiętany język, czyli szamani na Kubie, bo mało kto wie, że tak naprawdę Kuba to brama do Afryki, że wielu badaczy, którzy badają z kolei kultury afrykańskie w Nigerii, w Kongo, właśnie badają je na Kubie, bo tam niewolnicy przechowali bardzo cenne relikty, cenne artefakty, wytworzyli niezwykłą kulturę i przechowali choćby nawet swój język jorubów, który jest do dzisiaj używany jako język liturgiczny. Mam nieco takich nagrań unikatowych, takich rzeczy, których nawet nie pokazujemy tak często na różnych pokazach, więc będzie można coś się dowiedzieć o szamanach kubańskich. No a powiedz mi, a w piątek co przygotowałeś? Bo w piątek mamy taki pokaz, który nazywa się Poza utartym szlakiem. I co się będzie działo? Wiesz co, to ja z kolei, w związku z tym, że wiesz, wszędzie gdzie czytamy Kuba prawdziwa, Kuba poza szlakiem, a tak naprawdę Kuba jest długą wyspą, na której jest niewiele dróg i większość ludzi porusza się tymi samymi drogami. Jednak czasem jest tak, że jedzie się jakąś drogą i nie zauważa się wcale tego, co przy tej drodze jest i co można spotkać. Dlatego często taka wędrówka poza szlakiem jest jakby wędrówką w głąb miasta, w głąb miejscowości, poznawania ludzi, czy przede wszystkim dowiadywania się o historii tej wyspy. Właśnie, to jest to, co ja Państwu chciałam powiedzieć. Ten pokaz ma bardzo ważny walor. Adam opowiada o historii wyspy, gdzie na wielu pokazach tego nie zobaczycie, nie dowiecie się. Bo czasami pokazy są takie, byłem w tym miejscu, byłem w tamtym miejscu, natomiast nie mówimy o historii, a w przypadku Kuby historia jest bardzo ważna, więc no wiesz, ja też staram się też tak opowiadać nie na zasadzie wykładu historycznego, bo to by wszystkich znudziło, ale że po prostu jakby ślady tej historii wszędzie tam na Kubie są widoczne, więc generalnie często patrząc na różne rzeczy nie wiemy, na co patrzymy, a tutaj ja staram się to wyjaśnić, co dodaje tym miejscom jakiejś dodatkowej energii, tak mi się wydaje. Tak. Więc poza tym więc zapraszam szlak bardzo serdecznie na ten pokaz. Przychodźcie, słuchajcie. Zresztą on dobrze opowiada. Dziękuję ogromnie. A po tym pokazie zobaczymy dokumentalny, nieduży film Basi Radwańskiej Marzenie Rodolfo. Jest to bardzo wzruszający film o niewidomym i kalekim, dotkniętym genetyczną chorobą śpiewaku Boler, o człowieku, który jakby swoje kalectwo, swoje nieszczęście zrekompensował poprzez ogromny talent i pisze pieśni miłosne. Czyli jakby zupełnie na kontrze wobec tego losu, który ma.
piękny film. Naprawdę. Będzie można też porozmawiać. Tak, Basia też opowie o całej realizacji tego filmu i o szkole filmowej, także bardzo serdecznie zapraszamy. I ten film będzie można zobaczyć zaraz po pokazie Adama, a wszystko się dzieje oczywiście w Hewre, bo zapomnieliśmy powiedzieć. Tak, więc te już wydarzenia piątkowo-sobotnie dzieją się w klubie Hewre na rogu ulicy Majsersa i Bożego Ciała na Kazimierzu Krakowskim. Wspaniałe miejsce o trzech poziomach ze świetną jakby główną salą na parterze, piwnicami, gdzie będziemy tańczyć i na pierwszym piętrze to będą tabliczki, które będą pokazywały, gdzie te aktywności nasze są, żeby się w tym wielkim klubie odnaleźć. Nie pogubić. No i mamy sobotę i o godzinie 12 zapraszamy Was na warsztaty podróżnicze, więc jeśli wybieracie się na Kubę i chcecie się dowiedzieć, chcecie nam zadać pytania, na przykład czy dobrze wymyśliliście swój plan podróży, albo co Wam jest potrzebne, albo są jakieś takie wątpliwości, obawy, które Wam nie dają spokoju, to my bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, robimy indywidualne z Wami konsultacje przez chyba 2 godziny, tak? Od 12 do 14 tak. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Też w Hewre na pierwszym poziomie. W miarę posiadanej wiedzy będziemy starali się Wam pomóc, szeregnie uporządkować, choćby co mówi Agnieszka o tym planie, to jest kwestia nawet nie tego, co chcielibyście zobaczyć. Bo my nie chcemy ingerować w to, co Wy chcecie zobaczyć, tylko czasami przełożenie klocków okaże się, że ułatwi Wam całą podróż. Jakieś oszczędności poczyni. Bardzo często, bo to też transport, więc właśnie tak to jest. Następnie po tych podróżach kubańskich czeka nas wieczorna fiesta. A nieprawda, bo jeszcze nas czeka kuchnia kubańska. Ale to już... No właśnie, więc czeka nas kuchnia kubańska. A to w ogóle historia ciekawa, ponieważ o tych potrawach jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiać, jak mówimy nasz mini festiwal. Wrócimy do tematu, a dla osób, które mają wątpliwości wobec kubańskiej kuchni, no to mamy przygotowane dla nich degustację potraw, które przygotuje Jackson Reyes Alvarez, nasz przyjaciel, który gotuje znakomicie i myślę, że to będzie można skosztować bezpośrednio tej kuchni, porozmawiać o tym, czym ona się charakteryzuje, a przed takim wyjazdem na Kubę też często dobrze się przygotować i nie brać ze sobą mielonki turystycznej w konserwach, jak niektórzy to próbują robić. Więc degustacja będzie o godzinie 14. Będzie można skosztować dobrego jedzenia, no i wreszcie tańce. No. Tańce, fiesta Kubana, wieczorna. Czyli jak już jesteśmy najedzeni, już wiemy jak zwiedzać Kubę, to w końcu możemy iść potańczyć. Tak, teraz możemy spalić kalorie i zapomnieć tą całą wiedzę, którą nabyliśmy na warsztatach, a potem to gdzieś się zapisze z tyłu głowy i to się przypomni. Więc słuchajcie, przede wszystkim wspaniały El Polaco. DJ, który posiada największą w Polsce kolekcję czarnych płyt z Ameryki Łacińskiej. Gra wspaniałe i niezwykłe rzeczy, świetnie mieszając stare kawałki z nowymi kawałkami. No po prostu zawsze te fiesty, które on kręci, imprezy są świetne. Ale będziemy mieć też gościa z Hawany, producenta i piosenkarza. Tak, udało nam się zaprosić na naszą fiestę Miguela Zamora. I on jest muzykiem, jest wokalistą, kompozytorem i będzie śpiewać na naszej fieście. No i będzie ciekawie, bo to fajna muzyka, my ją od czasu do czasu wrzucamy jako zapowiedzi i to jest taka mieszanka współczesnej muzyki kubańskiej, czyli mamy i salsę, i baciatę, i trochę reggaetonu, więc każdy coś ciekawego znajdzie dla siebie. No i lunatyczny głos, dlatego tak Agnieszka zerkała tu na kartkę, bo tutaj ten dopisek, że to jest głos lunatycznie, czy no tak, bo to jest Miguel Vos Lunatic. O matko. I teraz wszystkie animacje oraz jeszcze będziemy mieli pokazową lekcję salsy. Dokładnie tak. Zorganizuje nam szkoła, która współpracuje z nami, czyli Kekalor, Szkoła Tańca. Są to fantastyczni młodzi ludzie, którzy również w Krakowie od 3 lat robią festiwal salsy. Naprawdę będzie się działo, będzie fajnie i zapraszamy w sobotę do Hewre. Będzie też nie do końca jasno, będzie można, nie należy się wstydzić kroków. Zresztą jak ostatnio rozmawiałem właśnie z Izabelą Torres, która właśnie mówiła o tym, że najważniejsze jest wirowanie, zresztą będę z nią o tym rozmawiał w jednej z naszych kolejnych audycji, i że nie należy się wstydzić tego, że nie znamy perfekcyjnie kroków salsy, sonu, czy bolera, czy innych tańców.
dochodzimy szybko do niedzieli, która będzie ostatnim dniem tego naszego kubańskiego weekendu. Zaczynamy od imprezy dla dzieciaków. Od wyprawy za wielką wodę. Basia Radwańska, znakomita przewodniczka, pilotka, a wcześniej osoba, która ma świetny kontakt z dziećmi, zabierze dzieciaki w taką podróż. Będą slajdy, będą plastyczne historie. No, myślę, że tutaj będzie dużo fajnej zabawy i dzieciaki też dużo ciekawego dowiedzą się o tropikalnych sprawkach. A w kinie Mikro o godzinie 12, dzięki Wam, bo to Wy wybraliście w ankiecie, będzie można zobaczyć film W rytmie Kuby. A ponieważ Adam już widział ten film dwa razy, no więc jak, Adamie, Twoim zdaniem ta decyzja... Ja głosowałem na ten film i miałem nadzieję, tak śledziłem te rankingi, że on jednak wygrywał. Dlatego, że oczywiście 7 dni w Hawanie też wspaniałym jest filmem, natomiast W rytmie Kuby pokazuje pewne takie rzeczy, których nie zobaczycie w innych filmach. Na przykład jest to dużo ciekawych rzeczy właśnie związanych z religiami afrokubańskimi, ponieważ ta muzyka przecież kubańska ma tam swoje korzenie. A historia zespołu z Nowego Orleanu, który jedzie szukać swoich korzeni na Kubę, jest wzruszająca. Tam jest w ogóle kilka takich sytuacji, które nie są wyjaśnione w filmie, które będziemy starali się wyjaśnić po projekcji, ponieważ tam się zdarzyło kilka rzeczy, które nie weszły na montaż. Ja wiem, że się zdarzyły, bo widzę to po twarzach, widzę to po sytuacjach, zwłaszcza kiedy muzycy odwiedzają kapłana religii Palo w jego kasie de Brujo i tam się działy rzeczy niezwykłe, tylko tego oczywiście nie sfilmowano. I to jest fajnie właśnie obejrzeć film, który potem osoby, które znają takie sytuacje, wytłumaczą Wam. Ja trochę żałuję, że nie wygrało 7 dni w Hawanie, bo ja znowu jestem przekonana, że jakbyście z nami obejrzeli ten film i byśmy Wam wytłumaczyli wiele rzeczy, to byście zupełnie inaczej odbierali to dzieło. Natomiast no, mamy nadzieję, że następnym razem może zrobimy festiwal filmów kubańskich i będziemy tłumaczyć. Znaczy, zobaczymy. Powiedzmy nawet nie te tłumaczyć, wiesz co wyjaśniać pewne co takie szczegóły, drobiazgi, które przelatują, a w momencie jak się zna ich znaczenie, wiedzą czym są, to nabiera jakby jeszcze ciężaru gatunkowego, większego. Ten film będziemy potem jakby komentować, rozmawiać z publicznością w kinie, bo taki też czas po projekcji mamy, z Agnieszką, z Karolem Świerkotem, z blogu Kolor Kubano, Kuba zwyczajnie inaczej, który zresztą wieczorem w księgarni Bonobo na Małym Rynku 4 będzie miał swój pokaz o Hawanie. Karol Świerkot i Olga Wiśniowska będą opowiadać o Hawanie, o swoim doświadczeniu Hawany, do tego jednego z bardziej magicznych. Tak, bo oni jeszcze lubią Hawanę do tego wszystkiego, wielokrotnie ją odwiedzali, będą się dzielili swoimi doświadczeniami i wrażeniami. Podczas wszystkich tych naszych pokazów będą też książeczki, również... Oczywiście książka Adama. Ale nie tylko. Tak, będziemy mieć też inne propozycje, ale główny nacisk oczywiście stawiamy na książkę Adama, którą bardzo polecam. Zatem jeżeli się wybieracie do Krakowa, albo już w Krakowie jesteście, albo już kupiliście bilety na pociąg, czy zatankowaliście swoje samochody, przybywajcie do Krakowa, bo myślę, że ten trzydniowy, czyli czterodniowy weekend będzie można fajnie w Krakowie spędzić. Zatem przechodzimy do tematu, który będzie jakby drugim tematem. Tak, po całej zapowiedzi w naszego festiwalu Es Kuba porozmawiajmy o jedzeniu. Adam, czy Ty też masz takie doświadczenie, że ludzie jadą na Kubę i pierwsze co robią, to zaczynają szukać włoskiej restauracji po to, żeby zjeść włoską, nie wiem, spaghetti, pizzę? Tak, gorzej już jest, jak przychodzi moment kryzysu. Ten moment kryzysu pojawia się nieco później i to jest brak żurku. No tak. To pierogi ruskie i kotlety. I pierogów ruskich. Tak, to mniej więcej jest trzeci, czwarty dzień naszych wyjazdów. Powiedz mi, o co chodzi? Ja powiem tak, my jakby ten temat jest inspirowany i różnymi komentarzami w internecie, które śledzimy, ale również pytaniami, które nam zadają ludzie jadąc na Kubę. Już nie chodzi o tym, że robiąc konsultacje pewnym osobom, no pytano mnie bardzo często, czy trzeba wziąć konserwy, czy trzeba wziąć chińskie zupki, że właściwie tam wszystko trujące, a wszyscy piszą, że to jest niejadalne i niesmaczne takie czy inne. Więc faktycznie Kuba chyba nie jest miejscem dla bardzo wyrafinowanych gustów i podniebień, bo to jedzenie jednak ciągle jest pożywieniem. Ale wiesz co, przepraszam, że Ci tak wejdę w zdanie, ale umówmy się, że polskie jedzenie w latach 80. czy w latach 90. no też nie należało do
wykwintnego jedzenia, a chwała Bogu dopiero od 2 czy 3 lat mamy 2 restauracje w Polsce, które mają gwiazdki Michelina. Więc dlaczego ludzie jadą na Kubę do biednego kraju i szukają nie wiadomo jak wyszukanych smaków? Ja bym to chciała kiedyś zrozumieć. No nie wiem, może mi się to kiedyś uda. Trzeba też powiedzieć jakby od samego początku, że taka typowa kuchnia, typowo kubańska chyba nie istnieje. Jednak jest to Kuby, są to napływowe, prawda, smaki i potrawy, które przywozili w ciągu wielu lat historii ludzie przybywający na Kubę. Nawet ostatnio nasz Jackson ze zgrozą odkrył, że ropa wieja jest hiszpańską potrawą. Był zdziwiony. Całe życie był przekonany, że to jest absolutnie narodowa potrawa kubańska. Okazało się, że nie. Również ryż z fasolą, który jest znany w innych krajach. No w Afryce na przykład je się ryż z fasolą. Dokładnie, więc może gdzieś tam jest ta troszkę taka regionalna kuchnia w Barakoa, gdzie wymyślono sosy z mleka kokosowego, więc to troszkę inaczej. Natomiast faktycznie na Kubie trudno o jakąś taką, jak szukamy jakichś specjalnych, tak w Azji czy gdzieś potraw. Bo, słuchajcie, mój mąż na przykład mówi, że najlepsza kuchnia to jest ta kuchnia, gdzie się gotuje sercem. Czyli musi to być kuchnia domowa. I naprawdę z 2-3 produktów jest w stanie wyczarować tak pyszne jedzenie, gdzie moi znajomi, którzy są naprawdę znawcami kuchni całego świata, jak on im ugotował zwykłego, znaczy przyrządził zwykłego kurczaka, stwierdzili, że jest to najlepsze danie na świecie, jakie jedli, ale dlatego, że gotował z sercem. I ja myślę, że to jest właśnie ta zasada, że jeżeli będziemy jadali w domach na Kubie, to zjemy tam dobre jedzenie. Jeżeli jadamy w restauracjach, to może być z tym jedzeniem różnie, no bo... A ja wiecie, zauważyłem z takich sytuacji, mianowicie już przez te wszystkie lata, które jeździmy, że troszkę na kształt kuchni wpłynęli turyści. Na przykład ja pamiętam sprzed tych 14-13 lat śniadania, które były szalenie obfite, szalenie bogate, bardzo ciekawe, ponieważ Kubańczycy, mówimy sobie szczerze, lubią zjeść. Tak. Potem, kiedy okazywało się nagle, że turyści zaczęli jeść tylko chcieli croissanta i bułeczkę i kawkę, a na widok jakiegoś wystawnego stołu krzyczeli: ojejku, czemu tak tyle dużo, nie zjemy tego wszystkiego, nie chcemy. No i zostawiali na przykład, no to Kubańczycy oszczędnie zaczęli te porcje zmniejszać. I stąd na przykład czasem takie właśnie też uwagi, które czytałem w internecie, że te porcje są małe, czyli duże, wynikają z tego, że w ten sposób Europejczycy jedzą śniadania, że jedzą tych śniadań mało. Podobnie to się zmieniło na przykład w restauracjach z potrawami, prawda? Czyli jak idziemy do restauracji kubańskiej, to faktycznie tam jest ta porcja taka dość sensowna, że można o tej porcji długą część dnia chodzić. No bo to jest taka porcja, gdzie ty jeszcze ją musisz wziąć do domu. No właśnie. Prawda? No tak. To jest zawsze tak. Choćby, ja nie wiem, ja takie lubię taką znakomitą knajpkę, restaurację El Viejo Amigo. To jest właścicielem, jest ten sam właściciel, który ma taką słynną restaurację Flor de Loto na ulicy Salu. Ale tam w Florydoto jest taka kolejka, że nie da się wejść. Natomiast niedaleko jest właśnie ten stary przyjaciel, gdzie właśnie przychodzą Kubańczycy sobie jeść urodziny, takie święta rodzinne. No to jest kapitalne miejsce i tam wszyscy zawsze właśnie to jedzenie zabierają, pudełeczka i zabierają. No i zabierają po prostu nie zostawia się. Ale to miejsca znakomite, więc warto szukać też takich właśnie paladarów, ale nawet właśnie tych, które są dla Kubańczyków przeznaczone, bo te dla tych turystów to już możemy się spotkać z tym. Tak, że... dla turystów no to zawsze będziecie mieć Państwo jakąś tam taką standardową ofertę. Jedzenia będzie niewiele na tym talerzu. Jakość tego jedzenia też będzie taka, różnie z tym bywa, bo nie chcę mówić, że wszystkie restauracje są złe, bo to jest kłamstwo. Natomiast trafi się, jedna będzie lepsza, druga będzie gorsza. Ja bym jednak bardziej patrzył, znaczy wychodziłabym tak naprawdę z tych głównych ulic turystycznych. No, tak na całym świecie, ja na całym świecie. Ale to się przypomniałem sobie coś niezwykłego. I wiesz, i na ulicę obok. I patrzymy, czy siedzą Kubańczycy, czy nie siedzą Kubańczycy. A jeszcze, jeśli będziemy widzieli dużo taksówek na przykład zaparkowanych. A jeszcze, jeśli zobaczymy, że ceny są w peso nacional, a nie w kukach, siadać i jeść. Tylko okej, dostaniecie na plastiku, dostaniecie plastikowe widelce, albo w pudełku kartonowym i dostaniecie po prostu dobre jedzenie, takie jakie oni jedzą. Bo takie jedzenie, jakie jedzą turyści, czyli krewetki, ryby, langusta, oni nie jedzą tego na co dzień. To nie jest ich kuchnia. Ich kuchnią jest
wieprzowina, są kurczaki. Myśmy ostatnio w ogóle z Jacksonem, wyobraź sobie, odkryliśmy restaurację, która już jest co najmniej z 15 lat, jak nie dłużej, w Veda do Cocinito. Słuchajcie, jaka pyszna wieprzowina. Restauracja, która się specjalizuje tylko i wyłącznie w wieprzowinach. Ja patrzę na kartę, a tam ceny typu 25 peso nacional, 50... Czyli takie 1,5-2 euro. Czyli w ogóle umówmy się, że to jest naprawdę, to są dobre pieniądze. No co oczywiście ja już nauczona doświadczeniem, pytam się kelnerki, czy jak przyjdę jutro, to dostanę tą samą kartę, czy dostanę inną. Ona mówi, nie, że tu jest tylko karta w peso nacional. I rzeczywiście normalnie turyści wchodzą, nie jest ona popularna wśród turystów, nie wiem dlaczego, bo ona wygląda na drogą, wiem dlaczego. A czy ty pamiętasz sytuację, chyba wtedy byłaś ze mną, kiedy na mieście zaprosił nas nasz przyjaciel, kasike indiański, wódz ludu Taino z Trinidadu, zaprosił nas do siebie na finkę na wieś. I tam my zamówiliśmy, poprosiliśmy, że na obiad rybę zamówiliśmy. Bardzo potężne ryby z Casildy z portu przyniósł i te ryby tam przygotowywał dla nas, a z tyłu za kuchnią w kociołku coś się gotowało. I my pytamy, co tam jest, a on mówi, że tam koziołek. No to jak to mówię, bo my już tych ryb nie możemy. Mówi, tych ryb to może nie chcemy jeść, to my dla siebie, dla rodziny tego koziołka robimy. No ale jak przyszło co do czego, to moi przyjaciele i turyści zapytali, czy mogą spróbować tego koziołka. No i skończyło się tym, że rodzina Nemesia musiała zjeść ryby, dlatego że moi turyści zjedli im tego koziołka, który był po prostu genialny. To o tym gotowaniu z sercem. Tak, ja pamiętam jeszcze jedną też historię u Nemesia na Fince, jak zrobili dla nas prosiaka. I ten prosiak zniknął 17 minut, zjedliśmy go całego. Ale trzeba pamiętać, że ten prosiak, to on się go piecze kilka godzin. Ten kriol. Tak. On się tak długo piecze i wszyscy czekają, a potem faktycznie 17, myśmy mieli 18, więc to też liczyliśmy to. Więc no to, ale to z tobą rekord. Wtedy, nie, myśmy mieli 18, a ty byłaś osobno i też 17, powiedziałaś, że pobiłaś rekord. Okej. Więc trzeba pamiętać jedynie rzeczy, że trzeba wyspę przyjmować całą taką, jaka jest, a nie szukać, oblegać, gdzie są takie knajpy jak u nas, takie restauracje jak u nas, a czemu i wszystko porównujemy, ojej, a nie ma takich smaków, a nie ma schabowego, i nie ma barszczu, i nie ma żurku, a na przykład, a dlaczego nie potrafią robić naleśników, a dlaczego nie potrafią robić jajecznicy, a dlaczego nie potrafią gotować tak jak my? No dlatego, że gotują zupełnie inaczej. Inaczej, bo mają swoją kuchnię, tak samo jak my nie potrafimy zrobić takiej tortilli, czyli takiego omleta jak oni, tak oni nie potrafią zrobić takiej jajecznicy. Czyli dlatego zasada jest jedna, trzeba jechać z pokorą, żeby poznawać świat, poznawać inne smaki. Ja osobiście uważam, mi to znakomicie ta kuchnia robi, bo ona też jest taka czasem dość monotonna, ale przez to też przyzwyczajanie organizmu do pewnych potraw. Ja osobiście na przykład sobie to bardzo chwalę, bo dość dużo potrafię zrzucić. No ale wiesz o tym, że na przykład są też Kubańczycy, którzy uważają, że na przykład kuchnia polska nie jest dobra. Tak, więc w związku z tym, że istnieje równowaga we wszechświecie, znamy Kubańczyków, którzy twierdzą, że polskie jedzenie jest absolutnie niejadalne, nie rozumieją różnych rzeczy typu jak gotowanie ryżu w torebkach, w plastiku. Tak. Nawet nasz Jackson dużo czasu poświęca na poszukiwanie dobrych produktów i to wcale nie jest tak, że to można i po prostu, że są tak dostępne. Czy coś chcemy jeszcze o kuchni powiedzieć? Ja zapraszam Was na degustację kuchni kubańskiej w wykonaniu mojego męża do Hevre w sobotę o godzinie 14. Będzie można mu zadać też pewne pytania dotyczące kuchni, może on odpowie, coś opowie więcej o tym właśnie, co się gotuje, co się lubi, a jak widzą to na przykład Kubańczycy właśnie turystów, którzy jadą. Nasza taka dobra rada dla Was, szukajcie miejsc, jak jesteście na Kubie, szukajcie miejsc tam, gdzie się gotuje sercem. Dokładnie sercem. Chcemy Was jeszcze w takim razie, co chcemy, zapowiedzieć Karola, tak. Zapowiedzieć live z Karolem Świerkotem. Będzie zmiana, w związku z tym, że chcemy zrobić to w trakcie naszego właśnie weekendu, więc w piątek o 17.30 Agnieszka będzie rozmawiać z Karolem o Hawanie. Właśnie przed chwilą się dowiedziałam, że to ja będę rozmawiać z Karolem, bardzo się cieszę, bo Adam mówi, no ty w sumie lepiej znasz Hawanę, to weźcie, pogadajcie o tym. Znaczy ja dowiedziałem się o tym, że oboje w rozmowie prywatnej doszli do wniosku, że bardzo do tej Hawany długo jeżdżą i kochają tą Hawanę i w ogóle już w ogóle jej nie znają.
Im dłużej tam jeżdżą, tym mniej ją znają. Też doszliśmy z Karolem do takiego... Porozmawiają o tym, o czym nie mają zielonego pojęcia. Tak, porozmawiamy o mieście, którego kompletnie nie znam. Zobaczymy, może się czegoś od siebie nauczymy. Będzie to bardzo po polsku. A więc, czyli nie znamy się, ale się wypowiemy. O 17.30 w piątek zapraszamy Was na tą naszą audycję. I co? Żegnamy się. Was. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy już w wielkich emocjach i przygotowaniach do tego naszego weekendu, więc taka nerwowość w nas pewna jest. To w Adamie. I bardzo oczekujemy już na Was i na to spotkanie z Wami. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że do zobaczenia na naszym Escuba. Podchodźcie do nas, witajcie się z nami, rozmawiajcie z nami. Do zobaczenia. I do zobaczenia w internecie w piątek o 17.30. Karol Świerkot z bloga Kolor Cubano, Kuba zwyczajnie inaczej, będzie z nami. Dziękujemy. Do widzenia.